No, chłodzi się, powiem wam. I tak. No, u nas jest powrót lata. Cieszę się. Zaś te pieruny, takie paski na tym niebie już tu, kurde, nasmarowali. Cieszę się, że ta opowieść o tej Karinie już mam za sobą, o tym pierwszym razie. Potem jeszcze były inne różne takie dziwne, kurde, sytuacje. Muszę wam powiedzieć, sytuacje były dziwne. Dobra, po czasie już tam potem pojechał do Niemiec. Byłem w Niemcach. I ten. I matka mi tam godo, że ona chce tam, kurde, bo ona brat jeszcze mieszka w Polsce, dlatego mi zależy na tym, żeby w Polsce było dobrze. Mój ujek mieszka jeszcze w Polsce. I matka godo, ja ona tam do tego, do bratowej, do brata chce jechać, kurde, na tym, na odwiedziny. A ja miał wtedy Audica 80. Ta beczka tako, wiecie, nie ta kanciato, tylko to już tako, no tako beczka. Jakaś tam na zdjęciach może będzie, we filmach też. I ja go, no dobra, chcesz jechać, to jademy na Śląsk, nie? Do Zabrza. A że tam jeszcze mam kumpla, to opłaciło mi się tam jechać. Paliwo było tanie, chociaż to już ołowiowego nie było, tylko to już było bezołowiowo benzyna. No i tego, wpakowaliśmy się do tego, do Audicy, jademy. Matka się nie boła, kurde. Ona tam na Junaku jak ze mną jechała, to się boła, ale w Audicy się nie boła. Nie, tam cisnął, kurde, coś przy 200. A ona spokojnie, no, jakby tramwajem jechał. No i dobra. Wtedy jeszcze szło ciś, bo jeszcze nie było, kurde, co 20 minut, kurde, jakoś budowa pieruńska. Zajechaliśmy tam. U ciotki tam, wiadomo, kurde, żarcie śląskie. Zarożek coś zeżar. I go dom. Dobra, to wy się tu gazdujcie. A ja jadę do kumpla. Pojechał rzek do kumpla. On się wpakował do mnie do auta. I jademy. Tak po okolicy. Bez żadnego większego celu. No i przejeżdżamy koło takiej knajpki. Patrzymy, no kurde, co się dzieje, co tego. Co się okazało? Kumpel się żeni. Olek. I on tam, kurde, zaparkował na chodniku, bo kiedyś jeszcze normalnie, po ludzku parkowało na chodniku, tak żeby tylko ludzie mogli przejść. I wbijamy tam, kurde, na te wesele. Mówię, no dobrze, żeś przyjechał. Też w Niemcach, też był w Niemcach, ale tam pojechał do Polski się żenić. Nie wiem, bo tam taniej było, czy coś takiego. No nie, bo ta matka od niego tam mieszkała, bez już, kurde, ty. Łatwiej mu było. Tak by musiał ta cała cielotka tutaj sprowadzić do Niemiec. No i na tym weselu, wiecie, o co chodzi? Jak to jest na weselach, kurde? No na weselach się pije. A ja tam był autem, ale wiecie, ja tam, kurde, przyzwyczajony z Niemiec. Jedne można. Godom, a! Najwyżej to auto tu zostawia, rano na felgach będzie stało. I tam dali my, kurde, czadu grubo. Jak to na weselach. A co się okazało? Że ty. Że ja tak, kurde, ja się zawsze siedna, kurde, do najostatniejszego kąta, żeby wszystko, kurde, widzieć, co się dzieje. Nie? I co tam wszystkie nowołem? Kaśka.
No Kasia, Katarzyna jakaś, kurde, nie? Barmanka tam. I tak czy brzech, kurde, tego. Ona mówiła? Zdrowy towar. Tylko dom. Jak wszyscy pójdą do domu, to ja się tam zagodą. No ale już prędzej, że tam kurde tego. Bo to taka knajpka była, taką mało normalnie, taką kurde, wiecie jak to jest, nie? No i było wielkiej sali tanecznej, tam te ciotki trochę tam tańcowały, kurde, po kątach i tak dalej. I ja tam zagodą, za tego, za siego. I oglądam, kurczę, ja tu jest autem. A już mam wypite. I oglądam, tak dalej nie może być. My tu chyba będziemy spać. Wiecie, bo to tam do jakiejś godziny było, nie wiem, chyba do trzeciej w nocy, czy coś takiego, a potem już zamykali, kurde, bo to było zamknięte. W każdym bądź razie, ja się to muszę przypomnieć dopiero, bo to nie jest takie łaps, kurde, to było kupa lat temu. No i tak się to zgodało, że jakoś, że tam po drodze zdążył wytrzeć, wiecie, jako tako. Kaśka zamkła lokal i jademy. Dobra, znaczy zdążył wyczeźć, już pod tyle nie pił, nie? Jademy. Ja go tam najwyżej tam 50, nie wiem, to było marki jeszcze wtedy, czy to już euro chyba było. Nie pamiętam dokładnie, mało ważne. A to była Kaśka z PGR-u, ją tak nazywał, bo ona mieszkała w Biskupicach też mieszkała, ale naprzeciwko PGR-u. No, mało ważne. W każdym bądź razie jademy do Biskupic. A ja tam miał garaż wypożyczony od sąsiada, od mojego ujka. No i ten. Auto, żech tam postawił, ale z tej całej imprezy jeszcze ten Janek też, kurde, że ja go przywiózł, do tego go musiał też zawieźć, nie? No, tak się zdarzyło, trudno. Dobra, on jechał z nami. Ja go dam, dobra, co robimy? Mało ważne, tu jeszcze na pewno będzie coś otwarte, bo tam był Beskid i tak dalej. Idziemy. To auto, żech wpakował do garażu, pozamykał klamory na kutki, na kurde heble, na, wiecie jak to w Polsce, te zasuwy takie były. I idziemy w trójka. Ale mnie się tak na trójkąt, kurde, za bardzo nie zbierało. Godom. Troszkę tak nie ten. Chociaż nie wiem, jak ona by się do tego dostosowała. Na początku nie wiedziałem, po tym już ja. Dobra, auto zawarte, wbijamy tam do tego Beskidu. Ja tam nie lubię łazić, bo tam jakaś kuzynka, kuzynki od mojej matki, od ciotki, od pierwie, kogoś tam też tam przy tej barze tam, kurde, coś tam skenowała. Omijałem to. Wolałem normalnie do knajpy wleźć, zaraz obok była normalna knajpa, kuflowe się piło. Rożę taniej, dwa, że szło w morda komuś dać. I różnie było, telewizor był taki stary, na mecze się patrzało i też było dobrze. Ale to mało ważne, w każdym razie, ale tym tak normalną knajpa już była zamknięta o tej godzinie. Nie? No i wbiliśmy tam do tego Beskidu. No nie wiem, do którym tam mieli otwarte w ogóle, kurde, to tam oni dość długo tam gazdowali. I ten, potem jeszcze szło ewentualnie by pojechać do Zabrza, do Zameczka, tam Zameczek, jak się w stronę Gliwic jedzie po prawej stronie, gdzieś była taka, kurde, dość ciekawo. Ale mało ważne, zostaliśmy już w tych Biskupicach, tam my jeszcze coś tam, kurde, chlapli i ten. No i kurcze, pomału tam zamykają i co się okazało? Ona godo, ja, moja koleżanka ma dzisiaj urodziny. Ja godom, no to idziemy na urodziny.
Jo lubię urodziny. I tego, nie? Wpakowaliśmy się, kurde, chyba do tramwaju. Podjechaliśmy jeden czy dwa przystanki, bo co się okazało, że ta koleżanka nie mieszkała w Biskupicach, tylko ta koleżanka mieszkała już prawie w Rokietnicy, kurde. Znaczy, pomiędzy Biskupicami a Rokietnicą było takie, kurde, osiedle. To należało jakoś tam do tych górników od kopalni Pstrowski. Dobra, ja mam czas, idymy do tego, nie? Wbijamy. Znaczy, wbijamy do tramwaju. Pojechaliśmy kącek tramwajem i wyskoczyliśmy, kurde, przy kopalni w Biskupicach. Wyłażymy z tego tramwaju. No, patrzymy, jaki stróż tam jest. Przeważnie tam od kumpla ojciec był na bramie. Ale tym razem go nie było. Był tam taki, kurde, on mnie tam parę razy też widział, bo ja tam ten. Ja mówię, dobra, my tu no, na chwilę, nie na kopalni, i no tam na ten, na koksownię, właśnie na ta koksownia Jadwiga. Nie? Że tam tylko chcemy przejść, kurde, i ten. Dobra, tam przymrużył oko. Przeleźliśmy przez kopalnia, przez ta koksownia i tam już potem było niedaleko, no niedaleko, no to było parę kilometrów. Wbiliśmy się tam na te osiedle. Co się okazuje? Ciemno, pozamykane, żadnego nie ma. Nic się nie dzieje. I ja wiadomo, oż ty pieronie, ale urodziny. Cisnęmy nazad do Biskupic. I zaś przez ta koksownia, przez te pierdoły, już potem tramwaj nie jechał. Siedzieliśmy na tym, na Borzikwerku. To się Borzikwerk nazywał, bo kiedyś to Borzik miał taki, kurde, zakład Borzika. I on wybudował takie całe osiedle tam, kurde, takich domków z cegły czerwonej. Potem już, jak już Śląsk należał do Polski, to już było, kurde, czorne, zakopcone. Ale kiedyś to było fajne. Na tamte czasy to był luksus. W każdym bądź razie siedzimy na przystanku i czekamy na bana, na tramwaj, nie? A tam jechała piątka albo 29. Siedzimy. Ona już mi się kładzie głową na kolana. I tego, nie? A ja tak godom, kurde, ty Janek, to ty, znaczy ty Janek jedziesz dalej, nie? Dwa przystanki. Nie jeden przystanek tam dalej, bo jeszcze, kurde, bo Janek to w ogóle mieszkał na Ukrainie. Ja nie wiem, czy wiecie, ale kawałek, kurde, Biskupic, tym całkiem w kierunku Zabrza, miał taką nazwę Ukraina, bo to było na taki, kurwa, na takim skraju po prostu. No, mało ważne. A Janek tam, kurde, nie odpuszczał, nie? Godą, o nie, ja się wysiądę z wami, nie, tamtego, nie, a ja go, kurczę, ja go, jak dyplomatycznie mu powiedzieć, żeby się, kurde, odciął. No, w każdym bądź razie, ale widział, że ona tam bardziej chętno była do mnie, jak do niego. No to potem Janek się pożegnał i poszedł. Przystanek z buta. I jeszcze potem na Ukrainę, bo tam już potem tramwaj nie jechał, bo tramwaj skręcał, tak wiecie, przy Bytomce. No dobra, mało ważne. Ja go dam tak, no do ciotki, kurde, do góry, to ją mnie wezna. Bo tam ciotka, ujek, dwójka dzieci i jeszcze moja matka. Do garażu wbijamy. Po cichutku, żeby żadne sąsiady, a wiecie, tam te rygle, szuru, kurde. Po cichutku otwarliśmy garaż. Po cichutku, że go zamknął. Bo to tam od środka szło zamknąć. Wpakowaliśmy się do Audicy. Ona wskoczyła na rumaka. Wszystko było pięknie, ładnie. I potem, nie wiem, dobra, kurczę, ale potem już świtało, nie? Potem już świtało. Ja wiem, my się teraz musimy stąd stracić, żeby nas z okna nie przyfilowali, nie? Ja mam, ty się tak zaklapnij, nie, żeby tam nie było widać za bardzo.
wyjechał z audycją z garażu, pozamykał wszystko tego i pojechaliśmy na Czechowice się kąpać. No. Potem jeszcze co się tam dalej działo, to jeszcze inne sprawy, ale ogólnie to było, powiem wam, było fajnie. No i na sam koniec, potem, że się dopiero dowiedział, Kajo na to w ogóle mieszka, jakże ją zawiózł. I co się okazało, że mieszkała naprzeciwko PGR-u. Dobra, taka historia z życia.